się cieszy, że was widzi. O, Dorotka też się cieszy. Przywitaj się, Dorotko. O, zgadnijcie, o czym Elmo dzisiaj rozmyśla. Ja, ta. O nie! O, zabawa! O różnych zabawach! Rozmyślała dzisiaj o grach i Dorotka ma do nas pytanie. No pytaj, Dorotko. Ha, dobrze. W co można się bawić? O, doskonałe pytanie, Dorotko. O, spytajmy pana Gapę. Panie Gapo! O, przestań, Roleto. Przestań! No proszę, Roleto. A, dzięki. Spójrzcie! To jest pan Gapa ze swoim bratem, panem Gapa. O, cześć, panie Gapo! Cześć, panie Gapo! O. Co oni robią? A, pan Gapa pomaga swojemu bratu, panu Gapie, założyć kamizelkę. O, co się stało, panie Gapo? Brawo! Świetna współpraca, drodzy panowie! A teraz Dorotka ma do was pytanie. W co wy się bawicie, panowie Gapy? Chyba zamierzają skakać na skakance. O, tak! Skakanka jest świetna. Zaraz, panowie Gapy. Potrzebna jest cała linka, a każdy z was ma tylko połowę. Linki nie chcą puścić, panie Gapo i panie Gapo. Co się dzieje? Kociołko! Czy to jest ta sama linka? O, ostrożnie, panie Gapo. Pan też niech uważa, panie Gapo. On ściga linę. Niech pan złapie linę, panie Gapo. Niech pan ją złapie. Niech szybko, pan szybko, ją ściąga, szybcie. Panie Gapo. Niech pan ją złapie. Pan Gapa trzyma końcówkę linki pana Gapy. A, tak już lepiej. Czy oni zamierzają skakać przez linę? Teraz możecie skakać przez linę, panie Gapo i panie Gapo. Dalej! Zaraz, co to oni robią? To nie tak. Musicie podnieść linę. Podnieście ją. Trzymajcie ją w górze. Bardzo dobrze. A teraz nią zakręćcie. Zakręćcie linką. Zakręćcie linką, panowie Gapo i Gapo. Nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Wszystko tak się pokręci! Się niech pan go odkręci, panie Gapo! Nic panu nie jest, panie Gapo! Niech pan kręci linką, panie Gapo! Możecie kręcić linką, a jednocześnie przez nią skakać! Zakręćcie linką, a potem skaczcie! Dorotka chce spytać kogoś innego. W co wy się bawicie? Daraska, ja bardzo lubię grać w taką grę. Fotel i fotel pasują do siebie.
domek i fotel nie pasują. Ciastko i fotel też nie pasują. Dorotko, ja się bawię w Simon Movie, okej. Simon Movie, złap się za uszy. Simon Movie, złap się w pasie. Simon Movie, dotknij oczu. Simon Movie, dotknij ust. A teraz policzków. Odpadasz. Wiesz co, Dorotko? Ja ci pokażę, jak się bawi Berka. Berek! Mam cię! Ja gonię! Dzięki, Dorotko! A teraz Elmo pójdzie zapytać Dzidzie. O, cześć, Dzidziu! Jak ty się bawisz, maluszku? Serio? O, Elmo rozumie! O, Dzidzia lubi zabawę, która się nazywa Ta mała świnka. Nie. Dobrze. Nie. Ta mała świnka poszła na targ. Ta mała świnka została w domu. Ta mała świnka zjadła kotlet. Ta mała świnka nic nie zjadła. A ta mała świnka płakała chlip, chlip, chlip całą drogę do domu. Ha! O, Elmo lubi tę grę. Tak, ty też ją lubisz. Dzięki, maluszku. Buziaki. Ha, ha. A teraz... Masz wiadomość. O, to komputer Elma. Masz wiadomość. Gdzie on jest? Elmo nigdzie go nie widzi. Komputerku. O, Roleto, odsłoń się. Nie, tu go nie ma. Dzięki, Roleto. Masz wiadomość. Komputerku. Dorotko. Widziałaś, gdzie jest mój komputer? Nie? O, mamo. Może on się bawi w chowanego. Zobaczymy. Komputerku. O, może jest za drzwiami. O. Przepraszam. Masz wiadomość. Tu go nie ma. Masz wiadomość. Komputerku. Komputerku, gdzie jesteś? Komputerku. Masz wiadomość. On się bawi w chowanego. Pobawimy się z nim. Gdzie jest komputer? O, szuflado, widziałaś gdzieś komputer? Tu jest komputerku. Teraz Elma może odebrać wiadomość. Hej, to od kolegi Elma Erniego. O, i od jego gumowej kaczki. Witaj, Elmo. Jak myślisz, w co lubię się bawić z moją gumową kaczuszką? W chowanego. Dobrze, gumowa kaczuszko, ja zamknę oczy, a ty się schowaj. Szukam. Gdzie też mogła się schować kaczuszka? A, zaraz. Zdaje się, że słyszę, jak piszczy. Gumowa kaczuszko! Gdzie jesteś, kaczuszko? Gumowa kaczuszko! Tutaj jesteś, ty mała piskwo. I tak właśnie bawimy się w chowanego. Pa, pa, Elmo. Pożegnaj się, kaczuszko. O, dzięki za wiadomość, komputerku. Pa! Pa, 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 pa. A teraz Elmo ma pytanie do was. O, ile żabek bawi się w skaczące żabki? Policzmy je razem. Jedna. Dwie. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. O! A! I jeszcze jeden kangurek. O, świetnie liczycie. Pa! A skaczące żabki to naprawdę wspaniała zabawa. Tak. O, Elmo chce zagrać w inną grę, a wy? Ale w co moglibyśmy zagrać? Świetny pomysł, szuflado. Tak, możemy zagrać w 3 z tych rzeczy. Zagrajmy! Dobrze. Elmo widzi piłkę nożną, skakankę, roślinkę i grę z kulką. Teraz śpiewamy. 3 z rzeczy tych pasują do siebie i jest coś, co łączy 3 rzeczy z tych. A jedno
Żadna z tych rzeczy tu nie pasuje. Nadszedł już czas, by przekonać się. Czas, by przekonać się. No i co tu nie pasuje? Roślinka! Dlaczego? Bo piłką nożną można się bawić. Tak? Skakanką też można się bawić. Tak, to prawda. Można też bawić się w rzuć kulkę i złap. Tak! Ale nie można bawić się z roślinką. Roślinka tu nie pasuje. Tak! Doskonale odgadliście! Zaraz, zaraz, ja umiem się bawić. O, wybacz, śmierdziuszku, nie można się bawić roślinką, chyba że to jest właśnie ta roślinka. No właśnie, popatrzcie, Simon mówi, pokaż kwiatek. Ja wprost uwielbiam się w to bawić. A teraz Elmo chce dowiedzieć się więcej o zabawach, a wy? Jak to zrobimy? O! Patrzcie, telewizor bawi się w Berka. O, nie, nie teraz, telewizorku. Elmo chce obejrzeć kanał zabawowy. Nie, mówiłem nie teraz. Dobrze, dobrze. Jeśli Elmo złapie telewizor, telewizor musi się zatrzymać i włączyć. Zgoda? Berek, przegrałeś. Dobrze, włącz się, telewizorku. Dziękuję. Kanał zabawowy. Same zabawy przez cały czas. A teraz zaczynamy zabawę. Dawno temu byli sobie dziewczynka i chłopiec, którzy uwielbiali się bawić w przebieranie. Uwielbiamy bawić się w przebieranie. Żeby bawić się w przebieranie, trzeba mieć wyobraźnię, bo to wyjątkowa zabawa. O, mamo! Przebrali się za piratów i wyobrazili sobie, że pływają po morzach. Jestem piratem. Ja też, siostro. Szukamy zaginionych skarbów. No! Na maszt! Ahoj! Żagle staw! Sternik zaster! Ohoho! Przebrali się też za króla i królową i wyobrazili sobie, że rządzą królestwem. Jestem królem. A ja królową. Rządzimy królestwem. Niech żyje królestwo! A! Później przebrali się za kowbojów i wyobrazili sobie, że jeżdżą konno. Jestem kowbojem. A ja kowbojką. Jicha! Jicha! Jipika, ja jej! Ha! Dzieci, czas do łóżka. W końcu włożyli piżamy i poszli do łóżek. Dobranoc. Dobranoc. A! Koniec. A już za chwilę w kanale zabawowym Skakanka Alfreda Hopskoka. O, dzięki, telewizorku. Pa! O, spójrzcie, Dorotka też ma bardzo bujną wyobraźnię. O, wyobraża sobie, że Elmo bawi się w bardzo wesołą zabawę. Czerwona różyczka z małego koszyczka wypadła, wypadła, przewracamy się! Hej, przewracamy się, nie odfruwamy! Dobrze! O, Elmo uwielbia czasem tak się pobawić. A teraz Dorotka wyobraża sobie, że Elmo gra w koszykówkę. Nie zablokujesz, Elmo, zablokujesz. Nie zablokujesz, Elmo. Elmo zaraz wrzuci do kosza. Elmo trafił. Tak, mały. Elmo wygrał mecz. Tak jest. Masz bardzo bogatą wyobraźnię, Dorotko. Dorotka uwielbia się bawić. O, tak samo jak Elmo. Dlatego zaśpiewamy teraz zabawową piosenkę. Zaczynamy. Gotowi? Bawić się, lubię bawić się. Elmo was nie słyszy. Bawić, 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 lubię bawić się. Bawić się, bawić się, lubię bawić się. Bawić, 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 lubię bawić się. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini-Mini Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Aleksandra Dobrowolska. Dźwięki montaż Jerzy Wierciński. Kierownik produkcji Anna Kuszewska. Udział wzięli Elmo Tomasz Bednarek. Erni Wojciech Paszkowski. Śmierdziuch Krzysztof Szczerbiński. Komentator Cezary Nowak i inni.